Burza mózgów w kolorze. Jest po godzinie 15. Dzień dobry, Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, burza mózgów. Dzisiaj moją partnerką do rozmowy będzie Marta żmuda Trzebiatowska. Dzień dobry, cześć. Cześć Marta, Marta bym chciała sobie z Tobą zrobić taką burzę mózgów na temat kobiecości. O, mamo. Tak. O, mamo! Co trudny temat. No o mamo też się zawiera w kobiecości. Dokładnie, więc tak. Dokładnie. Tym bardziej, że napisałaś książkę, y, która kręci się wokół kobiecości właśnie. To prawda. Bliżej siebie. Bliżej siebie. Imiona kobiecości. Taki tak. jest właściwy tytuł. Y, tak, y, ta książka y, powstała z takiego pragnienia... Podzielenia się jakimś swoim doświadczeniem w tej drodze, do, w takiej drodze do dochodzenia, do bycia kobietą, stania się kobietą taką, którą lubię. Jak dzisiaj patrzę w lustro, to mogę powiedzieć śmiało, że lubię siebie, lubię swoje życie. Nie znajdziecie tam oczywiście złotych rad. Jak znaleźć ten taki balans, ale spotkacie się tam na pewno z przyjaciółkami, kobietami dla mnie ważnymi, które stanęły na mojej drodze i wydaje mi się, że to moje życie właśnie popchnęły we właściwym kierunku. Mhm. A Marta, czy ta książka powstała też trochę w związku z tym, że zostałaś mamą córki? Nie ukrywam, że to też była jedna z takich motywacji, że pomyślałam sobie, że po pierwsze będzie to wspaniała pamiątka kiedyś dla niej. E, I tak. No jest poświęcony, prawda? Tak, niewielki, ale tak, tak, nie mogłam jej pominąć, bo jest jedną z najważniejszych, najważniejszą kobietą w moim życiu. E, dziewczynką na razie, ale kiedyś stanie się kobietą i właśnie pomyślałam sobie, że też będzie miała takie świadectwo, jakby em, tej drogi mamy, e, jeżeli sama napotka jakieś kiedyś trudności mam nadzieję, że, że ta książka ją będzie wspierać. To oprócz tego, że właśnie było to z takim, z taką dedykacją dla córki, to pomyślałam sobie, że w ogóle fajnie napisać taką książkę przyjaciółkę dla dziewczyn, które być może nie mają komu się zwierzyć, być może są zagubione i, i takie miałam marzenie i to był taki mój cel podczas pisania tej książki, że zawsze ta narracja miała być taka, jakbym siedziała obok drugiej dziewczyny i trzymała ją za rękę, kiedy tego potrzebuję. Tak jakby chciałam stworzyć takie poczucie, że czuję się zaproszona do mojego domu na kawę, herbatę, tudzież napar imbirowy, mój ulubiony. I, i sobie po prostu tak rozmawiamy. Tak, i ty jej mówisz, ja też tak mam. Bardzo często, hmm. bo każda z nas tak naprawdę um, tak ma. To znaczy, mm -hmm. jak się tak przyjrzeć tym naszym historiom, to bardzo często one. Mają te punkty styczne i e, każde gdzieś się potykałyśmy, błądziłyśmy. E, I teraz pytanie, bo niektóre właśnie znajdują sobie takie cudowne dziewczyny. Ja je nazywam drogowskazy, dziewczyny, kobiety, e, bo moje przyjaciółki są w różnym wieku. E, I o, te, te dziewczyny po prostu potrafią, potrafią nam wskazać tę właściwą drogę właściwą albo taką drogę, która nagle okazuje się tą ścieżką taką szczęśliwą, na której się dobrze czujesz, a niektóre dalej błądzą, nie mają takich osób właśnie w gronie, więc stąd też był taki pomysł na tę książkę, ale dobrze tutaj trafiłaś, że to, że zostałam mamą córki, było jedną z głównych motywacji. Marta, czujesz się piękna? Czuję się wewnętrznie piękną osobą, bo zewnętrznie to jest oczywiście kwestia, wiesz co się komu podoba. Mhm. E, ale ja się bardzo dobrze ze sobą czuję i, ym, i wewnętrznie uważam, że tam wszystko jest poukładane i czasem szalone i też, y, ale w takim sensie poukładane, że czuję taką olbrzymią, wewnętrzną harmonię, mhm. która wydaje mi się, że też się przebija często na zewnątrz i. I mogę się tym dzielić. Z, 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 wczoraj nawet miałam taką cudowną wymianę zdań z koleżanką, em, która czuje się w takim martwym momencie gdzieś swojego życia zawodowego. No i tak zaczęła trochę się na ten temat rozpisała, i w pewnym momencie pisze do mnie, przepraszam, że tak cię tym zalewam. Ja napisałam: śmiało możesz zalewać. Ja mam teraz dużo, dużo miejsca. W sensie mam sama dobry, taki uważam czas życiowo, um, więc mogę przyjąć. Um, I mm. jeżeli to by będzie lżej, to chętnie poniosę te twoje żale. Mm. Nie? <laughs> um, więc, więc tak, więc wydaje mi się, że to um, właśnie to, ta harmonia też daje Ci taką przestrzeń na to, że możesz się też kimś a ja się z tym całkiem dobrze czuję. No a zewnętrznie, tak fizycznie, Marta? Czuję Masz się, że jesteś tą no, piękną kobietą po prostu. Czuję się ok. dobiłam czterdziestki i czuję się fantastycznie w swoim ciele, mimo że to ciało jest zupełnie inne niż jak byłam nastolatką. Dało życie dwu, 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 dwójce dzieci, więc się też zmieniło. Ale czuję się dobrze w tym ciele, w tym ciele, które jest trochę większe i um, ma już też swoje ślady, różne e, blizny i, i różne właśnie mm, znaki, że tak powiem, tego starzenia się. Ale to jest zabawne, że teraz czuję się dużo lepiej w tym ciele niż kiedy miałam naście lat i wtedy miałam mnóstwo do niego pretensji i ciągle mi się coś nie podobało i ciągle chciałam coś zmieniać. A teraz czuję się naprawdę bardzo dobrze. Marta, bo opowiadała o tej koleżance, która, która mówiła, że ma martwy okres w swoim życiu zawodowym. Ty miałaś kiedykolwiek taki? Miałam też miałam. I jak na niego reagowałaś? Hmm, wiesz, ej, mnie taki martwy okres, znaczy taki okres, kiedy poczułam, że potrzebuję jakiejś zmiany, bo ym, przestaję być szczęśliwa. Zawsze jakby uważałam, że praca musi dawać nam y, takie spełnienie, poczucie szczęścia, zadowolenia. Przynajmniej moja praca taka dotychczas zawsze była. Jakby y, wybrałam ten zawód z pasji y, i miałam takie poczucie, pracując, że, że właściwie ja się cały czas bawię, ja <laughs> fantastycznie spędzam czas. I jeszcze ci za to płacę. Tak, a przy okazji to jest mój właśnie zawód. Że to większego szczęścia w życiu nie można tak. mieć. Aż przyszedł taki moment, że czułam, że wszystkiego jest za dużo, czułam się przebudźcowana, e, zmęczona, trochę znudzona tym, co robię, e, trochę w takim martwym punkcie, bo ja zawodowo jako aktorka trochę jestem zależna od tego, tak. jaką kto mi rolę zaproponuje. No więc czułam się w takim martwym punkcie, że wciąż proponują mi te same role, a ja jestem już inną kobietą i chcę się rozwijać, a te nowe role nie przychodzą, więc czułam, że potrzebuję tej zmiany. E, była w tym. Czasami frustracja i taka złość na ten właśnie moment, że to jest. I wtedy zrozumiałam, że to zależy ode mnie i że to ja muszę być zmianą, żeby te zmiany się wydarzyły. Więc zaczęłam po prostu po kolei, krok po kroku, odważnie zmieniać sw to swoje zawodowe życie. I nie, niewątpliwie też um, dużą rolę w tym wszystkim miało macierzyństwo, bo ono się wtedy też wydarzyło. Mhm. I pomyślałam sobie, że to teraz ja się na nim skupię. I w ogóle miałam taki plan, że teraz po prostu będę mamą i na razie to aktorstwo rzucam, zostawiam. No ale los jest przewrotny i właśnie wtedy, kiedy odpuszczasz, przychodzą najfajniejsze rzeczy, bo kiedy zostałam mamą synka, to jest moje pierwsze dziecko i kiedy właśnie pomyślałam, że na razie rzucam aktorstwo i chcę się oddać macierzyństwu, zwłaszcza, że długo też na to macierzyństwo czekałam. Znaczy długo, niedługo. No uważam, że w takim dojrzałym już wieku zostałam mamą, miałam 33 lata. Wcześniej byłam już gotowa na bycie mamą, ale uważałam, że muszę sobie najpierw swoje życie jakoś poukładać i przede wszystkim muszę mieć właściwego kandydata na to, żeby zakładać tę rodzinę. E, więc e, więc za, to troszkę potrwało i, i właśnie Bruno pojawił się w takim momencie, kiedy nie chciałam trochę już być aktorką. Z korzyścią dla niego, bo nigdzie nie pędziłam, byłam totalnie dla niego, no ale mu wielo zbywa przewrotny i wtedy. A się upomniało, czyli. Upomniało, o ciebie. wtedy pojawiła się bardzo interesująca propozycja zagrania w filmie Mowa Ptaków Ksawarego Żuławskiego. Na szczęście to była niewielka rola, drugoplanowa, więc y, jakby wyskoczyłam na chwilę tylko, <laughs> bo jednak uważałam, że to jest taka propozycja, y, która się zdarza może raz w życiu, bo ja zawsze byłam fanką filmów Andrzeja Żuławskiego, um, jako nastolatka i to mnie w ogóle trochę tak na te tory aktorskie skierowało. Oprócz fascynacji teatrem, ale filmowo właśnie byłam gdzieś e, fanką e, jego, a tak naprawdę jego poznałam przez Sofię Marceau, której to fanką talentu zawsze byłam e, i, e, i... Jesteście trochę podobne nawet z Sophie Marceau, wiesz? No, to, co ja myślę teraz. No właśnie, to jest zabawne, bo e, ja miałam przyjemność e, poznania Andrzeja Żuławskiego jak kończyłam studia, zaprosił mnie na taką rozmowę w kafę Kulturalna z Martą Kownacką, reżyserką obsady był bardzo enigmatyczny. Kto trochę zna Andrzeja Żuławskiego, to wie, że taki, taką był personą dosyć skrytą, taką bardziej obserwującą. Przynajmniej wobec mnie mnie to strasznie peszyło. I wtedy nic z tego nie wyszło z tych rozmów, ale wydawało mi się, że to po prostu ja przez to, bo ja jak się stresuję, przynajmniej kiedyś tak miałam, jak się stresowałam, to zawsze dużo mówiłam. Tak, żeby zagadać trochę, tę krępującą ciszę i to takie poczucie, to, 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 że czułam, że że on mnie obserwuje to mnie bardzo wtedy pamiętam peszyło. Ale z tych słów, które wtedy zrozumiałam, właśnie to miał być jakiś film, gdzie czułam, że chyba mam zagrać młodą Sophie Marceau, czy coś A widzisz, no właśnie, coś coś właśnie w mhm. tym miało chyba być. I faktycznie zresztą, zresztą potem Ksawery, kiedy spotkaliśmy się na planie, to się śmiał, że jestem jakby z tego takiego amplua ojca, który on lubił u aktorek, że jestem gdzieś tam do tych, tych aktorek, który wybierał do filmów podobne. No więc wyskoczyłam z tego macierzyństwa, żeby spotkać się w ten sposób z Andrzejem Żuławskim, bo po 10 latach ta propozycja od tamtego spotkania przyszła, no już Andrzeja nie było, wiadomo. A, a to był jego tekst, który Xawery postanowił zrealizować jako taki ostatni hołd, który chciał oddać ojcu. I poczułam wtedy, bo to było jakoś chyba tak, już Bruno miał 8 miesięcy, i e, poczułam wtedy, że jednak kurczę kocham to aktorstwo i nie chcę mhm. wcale z niego rezygnować. Ale te 8 miesięcy wystarczyły takie, żeby zatęsknić, żeby poczuć właśnie... Ale też od tej roli... I od narodzin Bruna zaczęły się wszystkie zmiany. To jest w ogóle takie zabawne, że mi się wydawało wcześniej, jak nie miałam dzieci, że jak dzieci się pojawiają, no to to już tak człowiek pragnie stabilizacji, jakiegoś takiego poukładania w życiu zawodowym i osobistym, że już tak raczej jest mniej skory do ryzyka. A u mnie, właściwie mój syn, potem córka, spowodowali coś takiego, że że ja jestem super odważna. Właśnie w to życie zawodowe rzucam się na projekty spoza strefy komfortu. Staram się pracować trochę mniej, ale już w takich projektach, które mnie naprawdę interesują i czekam I jeszcze na niecierpliwie. Nie tak, zdecydowanie. Być może ktoś tak stwierdził, patrząc na to z boku, że to wynika z tego, że dosyć mam tak poukładane to życie rodzinne. I być może dlatego jest mi łatwiej ryzykować i rzucać się w to życie zawodowe w takie szaleństwo. Ale ja nie ukrywam, że. Tak naprawdę czuję, że dobrą aktorką to mnie zrobiły moje dzieci, bo. Oj to super. Bo mam totalny los, a w aktorstwie to był czynnik, którego mi brakowało. Nie zważam na to, kto jak mnie oceni, po prostu robię swoje. Nie zajmuję się w ogóle innymi rzeczami, bo, bo nie mam też czasu. Jakby skupiam się na dzieciach, one są moim priorytetem. A to aktorstwo jest największą pasją mojego życia i jest cudownym dodatkiem do tego życia, no jest też moim zawodem, ale też takim dodatkiem właśnie, już nie jest na pierwszym planie. Mhm. A propos tego amploa twojego aktorskiego, to ty zostałaś już w szkole aktorskiej zakwalifikowana jako amantka, mhm. a w życiu też jesteś amantką? Ciekawe, co to znaczy dla ciebie być amantką w życiu. Wiesz co, no tak, pytam cię tak, bo przeczytałam takie zdanie, że twój mąż musiał na ciebie długo czekać i się zastanawiałam, mm -hmm. czy właśnie czy ty wodziłaś go na pokuszenie, czy ty mu dawałaś kosza, czy ty mu dawałaś do wiwatu, jak, jak to było? Wszystko razem! Czyli byłaś amantką. Ja no. Tak, mantką. tak się zachowują ja mamanki. tak hmm. mi się wydaje. No, no wiesz co, bo mój mąż jakby z, pojawił się dosyć w tym moim życiu. Znaczy, zaczęliśmy od początku, że pojawiał się e, pojawiał cztery się i razy. Nie, pojawił się trzy, trzy razy przed tym razem, kiedy ja go zapamiętałam. Jeśli w ogóle o ktoś nie. coś z tego może zrozumieć. Gorsza. No tak, e, po, po prostu się poznawaliśmy, no ale ja wtedy byłam w związku i też miałam zupełnie, e, no, klapki na oczach jednym słowem, no ale też Jesteś z kimś? Ja jestem dosyć taką osobą. No, jak już jestem w coś zaangażowana, no to nie widzę nic poza. No więc, kiedy ja już się rozstałam i, że tak powiem, byłam singielką, to, to dopiero wtedy go zapamiętałam, kiedy się poznawaliśmy, a on był rozczarowany. Znaczy, to nie to, że te trzy razy wcześniejsze się o moje względy starał, nie, 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 po prostu się poznawaliśmy i dopiero za tym czwartym razem ja go zapamiętałam, a on właśnie mi tak upomniał, że to już jest czwarty raz, kiedy się poznajemy. Mam nadzieję, że go wreszcie zapamiętam. No, i jak widzisz, bardzo dobrze go zapamiętałam. I on wtedy też też był singlem no więc tak się zaczęło niewinnie znaczy w ogóle zaczęło się od pracy e, zaczęliśmy razem pracować ale w tej pracy nam zupełnie nie szło bo jesteśmy kompletnie inni w pracy e, ja jestem bardzo taka szybka bardzo szybko dochodzę do jakiegoś tego efektu e, co nie znaczy że to jest dobre bo e, na przykład w takim trybie teatralnym to zawsze za szybko sobie znajduję te takie fajne klucze rozwiązania no, i potem mam duży kłopot, bo moi na przykład koledzy trochę tam sobie więcej analizują, spokojniej, spokojniej mhm. tę pracę sobie rozkładają. E, I potem, żeby się razem złożyć, mi najczęściej przed premierą się wszystko rozsypuje i nie jestem w stanie się znowu pozbierać na premierę, więc to też, też się muszę, tak, musiałam nauczyć tego swojego trybu m, teatralnego pracy. A mój mąż, właśnie był taki bardzo. Spokojnym, analizując, co mnie tak strasznie wkurzało, go tak zawsze popędzałam, a on taki był spokojny, to trzeba przeanalizować. Że... Więc bardzo byliśmy nie potrafiliśmy się zgrać w pracy. A już e, jak pracowaliśmy nad takim spektaklem przez Park na Bosaka, gdzie graliśmy małżeństwo, no to wióry leciały po prostu na próbę. E, do tego stopnia, że reżyser czasami wychodził, powiedział: Sami sobie to załatwcie. <laughs> tak, ale, ale potem już, jak, ym, że tak powiem, ym, upatrzył sobie na mnie na cel. No to się starał, a ja. I potem już mogliście razem. Nie to, że pracować, dawałam mu kosza, już. jeszcze uh -huh. tylko ci to dokończę, tylko to nie był odpowiedni moment. Ja potrzebowałam uh -huh. być sama, żeby uporządkować swoje sprawy. Ja od początku wiedziałam, że to jest fantastyczny mężczyzna. Od początku. I idealny kandydat na ojca dzieci. <noise> Ale po prostu wiedziałam, że ja nie jestem gotowa. Mm -hmm. I ja bardzo musiałam się. Tak, najpierw zawsze mówiłam, znajdź sobie jakąś fajną dziewczynę, <głos> <głos> co do dziś mi wypomina. No ale on był właśnie uparty. Nieugięty. Nieugięty. Czy potem nam się zaczęło dobrze układać? Tak, wiesz. Um, po prostu się jakoś zgraliśmy. Znaleźliśmy wspólny język. i Ja już wiem, nie żeby język miłości. żeby go nie popędzać, <noise> żeby dać mu czas. Mhm. Uczę się też od niego tego. Myślę, że on a on ode mnie się też paru rzeczy nauczył, więc to to była tylko korzyść jakby. I dzisiaj umiemy ze sobą pracować. Chociaż teraz z racji tego, że mamy dzieci, staramy się razem nie pracować, żeby Tutaj. się dzielić w opiece. Um, ale ja bardzo lubię z moim mężem pracować. Właśnie uważam, że my się już Jesteśmy w stanie na planie czy w teatrze bez słów porozumieć, i, i czytam sobie w myślach, i to, to bardzo ułatwia. A kto jest z Was bardziej atrakcyjny fizycznie? Mój mąż? <laughs> <laughs> James Bond. <laughs> James Bond, tak? Co ma z Jamesa James Sonda? Zawsze się śmieję, że hmm, tak lubię takiego, zwłaszcza taki teraz mamy jesień. To lubię właśnie golf, marynarka, jaki jest dla mnie, mm, no, James Bond zawsze to się, się śmieje. Ostatnio właśnie w jakimś sklepie vintage'owym e, czegoś szukałam dla siebie. Mówię, o, to może wybiorę coś dla, dla mojego męża. I, a pani mnie pyta, a jaki mąż ma styl? Ja mówię, no taki James Bond. <laughs> Okej, <Okay>, wszystko jasne. <laughs> Mam nadzieję, że nie ma licencji na zabijanie. <laughs> Chyba tylko słowem. <laughs> Marta, Ty pochodzisz ze wsi, z Przechlewa tak. i mówisz o tym, że miałeś z tego tytułu kompleksy, więc ja Cię pytam, jak to się objawiało? Ja, wesoła wieśniareczka z Dobroszyc, też coś o tym wiem i pytanie, jaki to miało na Ciebie wpływ? Albo na, na, na twoje wybory, na twoje, no nie wiem, przedstawianie się, czy mówiłaś szeptem, gdy mówiłaś, skąd jestem, jak, jak to było? Nie, nie. To właściwie długo mi się wydawało, że właśnie ja nie mam kompleksów, że, że uważałam, że, że to, skąd jestem, jest moją siłą. Ale jednak, gdyby to dobrze przeanalizować, to, to jednak miałam je, bo miał, byłam czasami zawstydzona, że, że czuję się, nie wiem, gorsza, że czegoś nie wiem, na przykład, że nie jestem tak obyta. Bo miałyśmy że... ograniczony dostęp do, no nawet do kultury. Nie? Właśnie o to chodzi. Mm -hmm. Na przykład na zajęciach z teatru. No to ja mogłam, jak, jak byłam w szkole teatralnej, mogłam na palcach jednej ręki wymienić przedstawienia, które widziałam. No kiedy tak. moi koledzy byli bardzo na bieżąco. Um, czy tak samo, jeśli chodzi o kino. No, fajnie, że wtedy były DVD. Już teraz też e, poszły do lamusa. Tak, tak. Ale też to, te wypożyczone kasety, to też był jakby ograniczony ten wybór. Pamiętam, że właśnie Żuławskiego filmy no, nie do zdobycia były dla mnie. To, to wymagało jakiegoś wysiłku, więc w takich momentach czułam się czasami gorsza, zawstydzona. No i też właśnie z takimi możliwościami na początku takie poczucie, że no nie stać mnie na, na to, żeby y, kupić sobie, nie wiem, w, pamiętam, poszliśmy do herbaciarni na pierwszym roku. Z profesor Joanną Szczepkowską Szczyp na freta, taka piękna herbaciarnia i tam wybór herbat i, i te imbryczki, taki piękny klimat. Nie było mnie wtedy stać, żeby sobie pójść i kupić taką herbatę. Znaczy, ja miałam wszystko wyliczone. Mhm. Potem dostałam stypendium na drugim roku i było mi już dużo łatwiej, więc, ale pamiętam te takie początki, to takie poczucie, że no, nie czułam się może gorsza, bo też wiedziałam, że mam dużo. Z tej mojej miejscowości, takich rzeczy, które są moją siłą. To, że się wychowałam blisko natury, wiedziałam, że jest moją siłą, że ja mam w sobie prawdę, którą będę chronić i nigdy jej nie oddam. Więc du dużo rzeczy było moją siłą, ale też czułam, że trochę odstaję od moich tutaj przyjaciół, kolegów. Nigdy nie, nie dali mi oni też odczuć, że, że mhm. jestem gorsza czy coś. To, to nie tak, to były bardziej te moje kompleksy. No, i też taka mała miasteczkowość, czyli, a właściwie tutaj no, pochodzę ze wsi, więc nie wiem jak to określić, małowiejskość, że Chyba tak. wszyscy, wszyscy się w takich, w takich małych społecznościach znają, najczęściej Jasne. obgadują, mhm. więc miałam takie coś, co ktoś o mnie pomyśli, że już wcześniej wiedziałam, czy myślałam o tym, nie wiem na przykład, na zajęciach z wiersza, deklamuje wiersz i ja się zastanawiam, co sobie inni o tym myślą. No wiesz, na szczęście się już z tego wyleczyłam. Mhm. No bo to w moim zawodzie, to w ogóle jest fatalne, takie um, zastanawianie się nad tym, kto co innym pomyśli. Ale w związku z tym, masz też większą dumę z siebie? Że się udało, że dotarłaś tu, gdzie jesteś, że osiągnęłaś, co osiągnęłaś, no wiesz, że osiągnęłaś sukces, no po prostu. Nie wiem, czy większą, po prostu yy, myślę sobie, że, że to jest takie, że się da. I że to jest też taki fajny komunikat do młodych ludzi z małych miejscowości, że naprawdę ciężka praca, determinacja, talent przydaje się, <złasz> zwłaszcza w takim zawodzie, ale że możecie robić wszystko, co chcecie, tak naprawdę tylko trzeba uparcie dążyć do tego celu i nie ma takich ograniczeń. Oczywiście ktoś może mieć ciut łatwiejszy start, ale jak nie będzie miał talentu, to też daleko nie zajdzie, czy nie będzie pracowity, bo, bo czasami po prostu można pewne rzeczy wypracować. Akurat w artystycznych zawodach no to, to takie podarowane dotknięciem tym palcem, że jednak masz talent jest, Zgrabosa, jest, tak? jest, jest, jest potrzebne. Ale, ale przecież wiele jest, nie wiem, dziedzin takich, gdzie właśnie nauka, wiedza, pracowitość. i Naprawdę moż można. Można. Ty udowodniłaś, że można. I kiedy już y, wiedziałaś, że można i robiłaś y, to, o czym marzyłaś, to y, wsiąkłaś w to środowisko, wsiąkłaś w zawód, wsiąkłaś w aktorstwo. Pracowałaś bardzo dużo. Mhm. pracować po kilkanaście godzin dziennie, nie przestawałaś, zatracałaś się. Czy to się odbywało kosztem, nie wiem, na przykład twojego zdrowia? Czy było tak, że... Że przeginałaś w pewnym momencie? Tak, oczywiście to. Mm, ja się dopiero potem na tym załapałam, bo ta zachłanność wynikała właśnie z tego, że mnie to wszystko cieszyło. Mm. Że dla mnie doba była za krótka. I e, ciężko mi było odmówić jakiegoś projektu, bo wszystkiego chciałam spróbować. Zawsze uważałam, że to jest jakaś szansa, zwłaszcza na tym starcie. Ja bardzo szybko wystartowałam e, i, i po prostu twierdziłam, że też dzięki temu ja się czegoś uczę. No, Akademia Teatralna przygotowała mnie do pracy w teatrze, ale takiej pracy przed kamerą uczyłam się no, tak naprawdę na planie mhm. e, filmowym, se serialu, czy przecież miałam epizod, że prowadziłam program w e, jednej stacji dla młodzieży i też uważam, że to mi ostatnio nawet to wspominałam, że mi to bardzo dużo dało, nauczyło mnie właśnie takich wywiadów czy takiego odnalezienia się, kiedy ktoś prosi, żeby coś zapowiedzieć tu i teraz. Więc takiej tak. bystrości to też mnie bardzo dużo właśnie dużo mi dało. Więc nie potrafiłam z niczego zrezygnować, nie potrafiłam odmawiać i tak brałam na siebie dużo, dużo za dużo aż przyszedł taki moment, że i byłam fizycznie wyczerpana i psychicznie wyczerpana i Przestało mi to sprawiać radość. Mm -hmm. e, I faktycznie odbiło się to na moim też zdrowiu, i ta nieumiejętność, taka zadbania o siebie, mm, no, sprawiły, że, że też miałam właśnie wszystkiego dość. E, więc to jest też takie ważne, żeby z umiarem czasami do tego wszystkiego podchodzić, i brakowało mi też jednej takiej cechy cierpliwości. Mm -hmm. że można czasami powiedzieć nie i przeczekać, poczekać, na coś, poczekać na coś innego, tak, ja byłam bardzo, bardzo zachłanna, ale też nie ma się co dziwić, młody człowiek po prostu taki jest, chce doświadczać, chce się uczyć, zwłaszcza jak jest szansa, często nam też powtarzano właśnie w, w szkole teatralnej, że e, być może druga szansa się nie powtórzy, więc ta... Ta moja zachłaność mnie zapędziła w taki kozi róg. A czy to, że czasem nie mówiłaś nie, um, to było tak, że tej, ten, ten brak asertywności wynikał z tego, że mm, wypadało powiedzieć tak? W jakich sytuacjach? Myślę, że to też jest takie... Tak akurat to, to zwalam na, na trochę takie moje wychowanie. Ja jestem córką nauczycieli, no tak. a, więc zawsze staram się... To, to, to takie poczucie, że muszę się zachowywać adekwatnie, właśnie żeby rodzicom nie narobić obciachu. E, I myślę, że to mnie właśnie tak e, zapędziło w ten kozi że nie umiałam mówić nie. To jest też taka moja trochę słabość właśnie, że nie chcę sprawić komuś przykrości na hmm. przykład, ale ta asertywność, nie wiem, u mnie przyszła z wiekiem. Właśnie to też moje dzieci mnie tego nauczyły, że mówię nie, bo... Nie wezmę kolejnego na siebie projektu, bo chcę spędzać czas z nimi. Mówię nie, bo mnie coś nie interesuje. E, mówię nie, bo mnie się to nie podoba, więc e, dzisiaj to nie jest u mnie już takie bardzo stanowcze i wyraźne i, y, nie martwię się tym, że ktoś się nie wiem, obrazi. No trudno obrazi się, czyli nie, bał, nie był w ogóle wart tak, tego spotkania. E, ale raczej ludzie dzisiaj to e, rozumieją. I, e, nie ma nic strasznego w mówieniu, nie? W stawianiu granic, mm. zdrowych granic. Yy, nie buntowałaś się też w tych zamierzchłych czasach? Szkoda. <laughs> A dzisiaj przeciwko czemu się buntujesz? Kiedy się buntujesz? Co um. cię rozpala? Oh. <laughs> Głupota. <laughs> um, Hamstwo. Um, nieposzanowanie czyichś granic. Krzywda drugiego człowieka. No, dzieci, krzywda i e, gwałcenie ich praw. E, dużo rzeczy mnie rozpala. No, najgorzej jest, e, dzisiaj mamy te media społecznościowe i czasami staram się poruszać też ważne tematy. E, I najgorzej e, właśnie jest, jak widzę jakiś taki zaczepny komentarz, e, prowokacyjny. E, mój mąż zawsze mówi: Błagam cię, nie wchodź w dyskusję. Staram się tego nie robić, ale czasami niestety wywiązuje się jakaś, jakaś, jakaś dyskusja. Najczęściej potem oczywiście robi się z tego jakaś taka bez, de, burza, która ląduje na jakichś plotkarskich por portalach, ale nieraz nie potrafię przejść obojętnie, jak ktoś kogoś obraża. Pamiętam, że ostatnio wstawiłam jakieś takie zdjęcie z mężem. Jedno z nielicznych, bo ja rzadko wstawiam nasze wspólne zdjęcia. I... Post dotyczył chyba miłości, relacji, coś takiego krótkiego pamiętam. A jakaś pani ym, skomentowała moją, moją sukienkę yy, i oczywiście coś napisała w stylu, że, że beznadziejna. Um, ja napisałam, że no, mnie się podoba. Pamiętam, tak krótko odpisałam e, i wywiązała się no, mega tam ludzie zaczęli się prześcigać w tych komentarzach jedni, ty obok ciebie. Jedni to w oczywiście, jedni w obronie, tak, ale potem już zobaczyłam, że to, że to się rozrosło do jakichś takich dziwnych rozmiarów, więc postanowiłam się jeszcze do tego odnieść. Um, bo, bo już tam pani mi zarzucała <laughs> jedna i druga, że nie potrafię przyjmować krytyki, że tylko na ochy achy pozytywnie reaguję. A ja to po prostu krótko jeszcze pod spodem pamiętam, że napisałam, nie po prostu, no, że napisałam, no tak, mnie pani zna, tak. A pamiętam, że napisałam coś takiego, że... Ja po prostu nie jestem takim człowiekiem, bo faktycznie no, nie jestem takim człowiekiem. Ja, dla mnie internet jest tym samym czym ulica. Ja nie podejdę na ulicę, nie powiem, ale masz beznadziejną bluzkę, nie pasuje ci, buty ci nie pasują. No nie jestem takim człowiekiem. I tak samo właśnie w sieci. Jeżeli ktoś mnie nie pyta o opinię, to jej nie wyrażam. A jeżeli już chcę coś powiedzieć, staram się powiedzieć coś, coś dobrego. Mhm. Po prostu, no takim jestem człowiekiem i to już... I na to się często też właśnie tak um, denerwuję, bo chciałabym, żeby świat był po prostu pełen dobrych ludzi, życzliwych sobie ludzi, żebyśmy odmienili ten trend taki hejterski. Dużo jest tej, tej mowy nienawiści w sieci. Mowy takiej, że jesteśmy sobie nieżyczliwi. I wiem, że ja nie zawrócę sama kijem Wisły, ale sobie tak myślę, że kropla drąży skałę i takie czasami może zawstydzenie kogoś, bo wolę w ten sposób, niż tam iść na noże, oczywiście. Że być może ten ktoś się zastanowi potem, jak u kogoś innego pójdzie i postanowi skomentować, nie wiem, ubiór, fryzurę, czy, czy figurę. To właśnie a propos tej pani. W książce też piszesz, że spotykałaś na swojej drodze kobiety, które gryzą. Kobiety, które wbijają nóż w plecy, które podążają po trupach do swojego celu. Dużo jest takich kobiet w show biznesie, w środowisku? Miałeś do czynienia z takimi sytuacjami. Właśnie? No wiesz, ja właśnie już teraz jestem po tej drugiej stronie i nawet jeśli widzę kogoś takiego, to myślę sobie zawsze zastanawiam się, tak przyglądam się, co ją boli. Jaka jest za tym historia? I zastanawiam się, czy może mogę jakoś pomóc, hmm. e, złagodzić to jej nastawienie, czy czasami się spotykałam, tak. Ehm, na przykład y, jestem taką y, pod tym względem chyba dosyć. Y, Śmieszną osobą, bo moja menadżerka przynajmniej mówi, że się z tym nigdy nie spotkała, bo ja bardzo lubię castingi, e, bo castingi jest dla mnie no, codziennością z jednej strony w życiu aktora. A z drugiej strony jest dla mnie cudownym spotkaniem z kimś, z nowym człowiekiem, nową energią, z drugim aktorem, z reżyserem, scenarzystą. Dla mnie nie jest konkursem jakimś, w którym ja mam wygrać. Nie ścigam się tam z nikim, tylko z samą sobą, żeby sobie na przykład zrobić to tak, jak sobie zaplanowałam, czy zrealizować uwagę reżysera, scenarzystę, producenta czy czuć drugiego aktora i fajnie z nim jakoś z zrobić coś tutaj przez te pięć minut, kiedy możemy się zaprezentować. Mm, ale właśnie bardzo często czułam, mm, wchodząc na taki casting, że ktoś mnie traktuje konkurencję. Okej, okay, pewnie, no mm, tak jest, że jesteśmy dla siebie konkurencją, ale ja właśnie nigdy nie miałam do tego takiego podejścia. Mhm. Nigdy nie traktowałam drugiej koleżanki jako konkurencję. Zawsze staram się z dużą życzliwością. Czasami, jak miałam. To też nie jest, że jestem taka idealna, bo miałam taki okres, że nie grałam, chyba 7 lat, przed kamerą. Trochę za tym tęskniłam. No, pojawiałam się w jakichś epizodycznych rolach, grałam wtedy dużo w teatrze, ale tęskniłam przed czymś takim fajnym, jakąś dużą propozycją. To był też ten właśnie martwy okres, kiedy przychodziły taka. wciąż te same propozycje. Nie chciałam już ich przyjmować, żeby, żeby coś się zmieniło wreszcie. I wtedy. Czułam czasami na ekranie, oglądając swoje koleżanki w jakichś fajnych filmach takie ukłucie zazdrości. Bardzo nie lubiłam tego mm. uczucia w sobie, ale no ciężko jesteśmy ludźmi, ciężko, ciężko się tego pozbyć. Tylko pytanie, co z tym zrobisz, nie? I staram się zawsze to stłamsić sobie i myślałam sobie, kurczę, nie chcę, nie chcę tego czuć. Nie chcę taka być. Więc bardzo się przed tym broniłam. Bardziej takie uczucie zazdrości, że ale fajna koleżanka zrobiła rolę. Szkoda, że mnie na casting nikt nie zaprosił. Ciekawe, jakby to było. No ale wiesz, to tak jest. I te, to uczucie też, no, każdy z nas gdzieś tam Pewnie spotkał się z tym hmm. uczuciem. No to jest dość, dość naturalne, nie? Hmm. A jakie masz wady jeszcze, Marta? Wady? No trzeba było tu mojego męża zaprosić. <grym> 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 Dawaj dzwonimy. E, czekaj, no co taką jest z moją wadą? E, na przykład przy dzieciach uważam, że wadą jest to, że. Że raczej y, jestem taką mamą panikującą. Ja nie umiem tak zachować zimnej krwi, jak mój mąż. Chociaż też mm -hmm. jak patrzę na inne mamy, to nie jestem aż tak panikująca, <noise> więc, więc to jest taka, ale jest co wada. Bo jak się nieraz coś dzieje, to ja muszę najpierw sama siebie uspokoić, żeby mm -hmm. móc uspokoić dziecko i mi to chwila zawsze zajmuje, żeby zachować zimną krew, żeby nie panikować. Ja wiadomo, że przy dzieciach często się coś dzieje. No, kiedyś moją taką dużą wadą było to, że ja tak byłam poukładana od do. Ale no to dzieci mnie z tej wady wyleczyły, tak. no bo przy dzieciach się nie da. Z perfekcyjną. perfekcyjną. Tak, tak. Mhm. E, bardzo mnie tego <grym> oduczyły, nauczyły mnie życia w chaosie, <grym> życia w ciągłej zmianie i przyzwyczajania się do tego i życia bez planu. Ja byłam też taka planująca zawsze. Uważam, że to by, bywa czasem zaleta, ale czasami też jest dużą wadą i życie z takim kimś, jakie jest dosyć uciążliwe porządnicka też zawsze byłam taka bardzo i czasami widzę, że jest to duża upierdliwość dla, dla ludzi wokół. Ale wiem też, że to jest taki często substytut mój. I to, 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 to bycie porządnicką jest tylko w jakimś w jakichś momentach mojego życia, że jak chcę coś zagłuszyć, jak chcę coś, to się właśnie rzucam na sprzątanie. Hmm. <laughs> Więc staram się już um, z tymi moimi wadami um, po prostu nie wchodzić na moich członków rodziny, żeby oni sobie Spokojnie mogli <głos> żyć. <głos> yy, wiesz, no mam, myślę, że sporo tą Mówię, najlepiej to widać z boku i najlepiej zapytać kogoś, kto, kto żyje z tobą na co dzień i musi sobie z tym radzić. Tak. Jakoś. <noise> Ale, Marta, y, bo jakby działając oboje, pracujecie w zawodzie. Jest dwójka no małych dzieci, no bo sześć, cztery, no to są maluchy jeszcze, trzy, trzy jeszcze, o, jest no. Oracja, no tak. Jeszcze młodsze. No to, y, to to jest naprawdę kolejny etat dla każdego z was. I wy macie jakąś pomoc, czy po prostu radzicie sobie nie, sami? Nie, mamy pomoc. Mhm. Mamy, y, mamy nianie, no, nie mamy tutaj nikogo w Warszawie, bo ja pochodzę z północy Polski, mój mąż z południa, więc no, zazdroszczę tym, którzy mają babcię, mhm. czy dziadka w pobliżu. Y, my mamy wspaniałych dziadków, ale rzadko. Mhm. Y, więc mamy pomoc, staramy się pracować wymiennie, y, to, to nam dużo ułatwia. No ale w takich trudnych momentach, kiedy wiesz, no też mamy taką pracę, której nie jesteśmy w stanie odwołać. I właśnie w takich trudnych momentach w stylu choroba dzieci, no wspieramy się właśnie pomocą. No bo teraz już dzieci są w placówkach, więc jakoś ten czas już też idzie sobie zorganizować, no ale choroby nie przewidzisz. A ja nie mogę o 8, bo najczęściej oczywiście rano dowiadujesz się, że dziecko jest chore, a ja nie mogę o 8 rano po prostu zadzwonić i odwołać plan, gdzie tam czeka na mnie 200 osób. Mogę zadzwonić i ewentualnie powiedzieć, że się chwilę spóźnię, bo muszę się zorganizować, tak. Mm -hmm. Więc y, kocham naszą Paulinkę i bardzo jest nam pomocna. <głos> <głos> Dzieci ją też uwielbiają, jest właściwie jak członek naszej rodziny. Mm -hmm. A jakie propozycje Marta teraz odrzucasz? Zawodowe? Przede wszystkim takie propozycje, które mm, nic jakby we mnie nie zmienią. To znaczy, yy, staram się szukać ról, które są dla mnie trudne, nieoczywiste, dzięki którym mogę wyjść poza strefę komfortu i właśnie rzucić się jak na bungee, wiesz, na główkę, yy, na coś nowego, w nieznane. Yy, odrzucam takie role... Które też jakby nic ze sobą nie niosą. Jest to jakaś taka płaska historia, która mnie nie interesuje najzwyklej w świecie. A właśnie szukam, nie ukrywam, że też sama czytam dużo polskich teraz książek, bo sama szukam dla siebie historii, bo pomyślałam sobie, że 40 lat to już jest taki moment, że też trzeba brać sprawy w swoje ręce. Czy ty czegoś... chciałabyś wyprodukować coś? Może nie mam takiego, takiej wiedzy, jak produkować, jeszcze i pewnie takich środków, bo to pewnie nie jest jakaś prosta sprawa, ale być może współprodukować. No nie wiem, no na razie wyjdzie tak z inicjatywą. Wyjść z inicjatywą, po tak? Więc szukam dla siebie historii, bo jeżeli mi nikt nie, nie, nie zaproponuje historii, które mnie interesują, to być może ja będę sama chciała jakąś historię zrealizować i być może. Kroczek po kroczku będę zdobywać wiedzę, i w końcu się uda. No to też nie jest wykluczone, więc myślę też o tym. I tak samo teatralnie, znaczy na razie też na ten teatr, ten mój powrót do te teatru jest taki, bo ja zrobiłam sobie trzy lata przerwy. I ten powrót jest delikatny do teatru. Gram teraz w jednej sztuce, prawda? w bardzo fajnej obsadzie Beata Ścibeków na Andrzej Zieliński, Tomek Sapryk. I też gram to tylko właściwie jeden taki set w miesiącu. Tak to poukładałam z producentem, że to będzie jeden set w miesiącu, żeby tak właśnie no, dzieci miały mamę, bo jeszcze mnie wciąż bardzo bardzo potrzebują. I no też, pewnie. Zaraz wiesz, zaraz to będzie taki moment, że ona już powiedzą mama na razie mam kolegów. Oczywiście co nie znaczy, że też zniknę z ich życia, bo chcę być obecna, chcę się interesować, um, ale już nie będę tak potrzebna jak, jak na ten moment. A uważam, że teraz to jest taki najważniejszy moment w życiu dzieci. To znaczy, jak włożysz do tej walizeczki, to potem wyciągniesz fajnego człowieka. Więc warto, warto teraz być i warto oddać im ten czas. Marta, a kiedy domek nad morzem? <noise> szukam. To marzenie, kiedy będzie zrealizowane, szukasz, tak? No, szukam. To znaczy, myślę, że on mnie też znajdzie. Wiesz, mm -hmm. bo to jest też tak, że a ja bardzo często, jak jakieś marzenie już sformułuję, to one tak we mnie dojrzewa i przychodzi właściwy moment, gdzie wszystko się układa tak, że samo to marzenie przychodzi. Tak było też z książką właśnie, że ja jakoś od początku czułam, że chciałabym pisać, że chciałabym napisać, i przyszedł taki moment, że ta propozycja po prostu do mnie przyszła. Przyciągnęłaś. Była przestrzeń na to, bo akurat wtedy nie grałam i myślałam, że taką będę miała jesień. I byłam po jakiś, pamiętam, film zrobiłam serial. Mm, skończyłam ten serial i pomyślałam sobie, że jesień i będę miała taką, żeby być z dziećmi, e, zająć się właśnie rodzinnymi sprawami. I przyszła ta propozycja, i to, oczywiście też to nie było takie od razu: o, rzuciłam się na to. Nie. Było we mnie trochę takiego myślenia, no przecież nie jestem pi pisarką, więc czy w ogóle ja podołam temu, czy, czy mam talent ku temu, więc najpierw poprosiłam też redaktor, e, która mnie prowadziła, że ja napiszę jakieś y, parę stron jakiś wycinek, żeby zobaczyła, czy to jest styl dobry, czy to jest w ogóle warte uwagi. No wiesz, jak piszesz też książkę, to musisz mieć powód ważny i taką wziąć odpowiedzialność za te słowa, więc dużo też było we mnie takiego lęku, ale jednak to, mm, ta chęć spełnienia marzenia była dużo, dużo silniejsza I, i stwierdziłam, że kiedy, jak nie teraz, że to jest właśnie ten idealny moment i rzuciłam się, rzuciłam się na to marzenie. Więc myślę, że te marzenia, mm, mam jeszcze ich kilka i tak właśnie one sobie dojrzewają, a jak przyjdzie właściwy moment, to się znajdzie ten domek mm. nad morzem też. Ale jesteś gotowa wyprowadzić się z Warszawy i przyjść właśnie nad morze? Czy to jest tak w takiej kategorii domku letniskowego? Nie, gotowa na to na pewno na ten moment nie jestem, bo nasze życie bardzo jest związane z Warszawą i nasza praca. No i dzieci mają swoich przyjaciół, szkoły, przedszkola, więc, więc na pewno nie. Na razie pewnie. No właśnie, widzisz, nie wiem, kiedy ten domek przyjdzie, bo mhm. jeśli by przyszedł teraz, to raczej byłby takim. Takim miejscem na wypady, e, tylko takie rodzinne. A jak przyjdzie później, to może będzie takim wspaniałym miejscem na emeryturę. Emeryturę, <laughs> kiedy już nie będę tak mocno związana z, z Warszawą. A jakie masz jeszcze takie miejsce dla siebie tylko i wyłącznie, Marta? No wiem, że wiemy, że pisałaś i mamy na to dowody. E, wiadomo, że zawód, wiadomo, że, że rodzina, oddanie dzieciom i tak dalej, ale masz jeszcze coś takiego. Swoje przestrzenie? Cię, tak, tak. Coś, co cię wycisza, wiesz, uspokaja, głowę ci oczyszcza że jakoś się wyżywasz też. No dla mnie ćwiczenia, ćwiczenia są takim właśnie mhm. taką fajną, fajnym lekarstwem, nie wiem jak to nazwać, na różne tam, na za dużo myśli w głowie. <laughs> Lubię się tak fizycznie zmęczyć. W tym roku, jak Próbuję dwóch nowych w ogóle jakichś form ruchu, yy, czyli pilatesu, którego nie znałam wcześniej. I yy, Aerial jogi. Jeszcze, jeszcze nie próbowałam tego, czyli tej jogi na, na szarfach, gdzie się a, ucieka dobra, dobra, od grawitacji. Dobra, dobra. Mhm. To jestem dopiero umówiona na pierwsze spotkanie, ale chcę tego spróbować w tym roku. Yy. Wiesz to, ale nie będziemy tutaj zdradzać, bo to jest sekretne miejsce. Mam takie miejsce nad morzem, gdzie oh, jeżdżę tak. na konie. Tam się spotkałyśmy kiedyś. Okay. To też jest moje miejsce. No właśnie, więc to jest takie, niech to pozostanie jako sekretne miejsce. Lubię tam uciekać. Dotychczas zawsze byłam właśnie latem, ale pomyślałam sobie, że może też fajnie by było pojechać zimą albo jesienią. Zobaczę, czy znajdę na to przestrzeń, ale tam też są konie. E, toż mnie to bardzo relaksuje. E, co jeszcze z takich mam rzeczy swoich i tylko moich. E, niech pomyślę. No wiesz, też trochę przy dzieciach, te pasje to tak zostały odłożone trochę na bok, mm -hmm. niestety, no na ten moment. Ale e, to oczywiście nie jest powiedziane, że, że zaraz znowu nie zrobi się przestrzeń na nie. E, no wiesz, dla mnie w ogóle książki, czytanie to jest taki fajny czas teraz, kiedy dzieci idą rano do placówek i, i masz po prostu ten czas tylko, tylko dla siebie. Więc ja w ogóle lubię być sama. Może to, to też wynika z tego, że mam te prace z ludźmi, zawsze jest dużo ludzi. Więc to pisanie książki też dla mnie było szalenie takie kojące, bo to jest taka introwertyczna praca taka z własnymi myślami, z ci tak, w ciszy. I potem pamiętam, że od razu jakoś skończyłam książkę, próby zaczęłam w teatrze i plan zdjęciowy. I nie mogłam w ogóle wskoczyć w te tryby, takie, hmm. że jest tyle ludzi, że jest taki hałas, że. Je, um, więc to, był, to nie było łatwe prze, przejść z tego trybu introwertycznego, na taki totalnie ekstrawertyczny, gdzie też te emocje, wszystko na wierzchu. No, więc nie ukrywam, że właśnie tęsknię już trochę za takim tym czasem pisania. Więc może coś jeszcze, coś jeszcze się będzie urodzi. Może tak? Zobaczymy. No dobra, to ostatnie pytanie, Marta. Czy jakieś też masz marzenia prywatne? Prywatne. Mhm. Oprócz tego domku, oczywiście. No właśnie, chciałam powiedzieć, że ten domek jest takim dużym, dosyć prywatnym marzeniem. Wiesz, ja mam teraz wszystko, co mi daje szczęście. Um, więc też tak, nie mam takiej zachłanności w życiu prywatnym, że chcę czegoś więcej. Um, oprócz domku i <słysy> 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 takiego małego, ale takiego. No to marzę jeszcze o podróżach takich. Um, mało mamy też tej takiej przestrzeni tylko we dwoje chociaż my mamy z moim mężem takie że takie coś że no po prostu nie lubimy być bez dzieci. Mm -hmm. <laughs> lubimy być razem z nimi, więc one nam w niczym nie przeszkadzają, bo są cudownymi podróżnikami. E, więc e, myślę, że we czworo też fajnie by było. No, moim marzeniem takim jest podróżniczym Japonia i Peru. Ale chciałabym, żeby dzieci troszkę podrosły, żeby coś z tych podróży też dla siebie wyciągnęły no i tak. coś zapamiętały. Wszystkim. Mhm. Um, więc to są takie chyba moje dwa takie podróżnicze marzenia. A nie masz jakiejś żyłki takiej Marta biznesowej, że chciałabyś wiesz, własny biznes? No dużo osób rozpoznawalnych, znanych na tym, na, na swojej marce osobistej buduje potem imperia, nie? Biznesowa. Mhm. No mam taki jeden pomysł, ale też nie będę o nim się rozwodzić w tej chwili, mhm. bo on jest na razie w fazie, em, w fazie właśnie poszukiwań. Już chyba powoli wiem z kim, bo też nie mam tej, tej wiedzy takiej. Mam tylko właśnie swoją markę, tak, w postaci swojego nazwiska. I myślę, że. Może prędzej czy później też to się uda. Ale wiesz, no ja jestem żywo zainteresowana jednak moim zawodem, chciałabym no tak. grać. Nie, nie chcę się też rozmieniać na drobne no. i chciałabym być wiarygodna w rolach. Ale taki jeden pomysł biznesowy nie powiem. Mam i on już kiełkuje od dłuższego czasu. Mój mąż mnie bardzo w tym akurat pomyśle, dopinguje. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Może kiedyś będziemy mogły o tym pogadać. No to Marta, graj a świat niech ci będzie estradą. Dziękuję. Dzieci niech tobie towarzyszą. No i być może do zobaczenia w sytuacji, kiedy przeistoczysz się z panią bizneswoman i na pewno będziesz właścicielką ziemską nad morzem. Tego życzę. Oby się spełniło. Szczęścia, powodzenia i bardzo dziękuję, dziękuję za Dziękuję bardzo. Dzięki. Burza mózgów w kolosze.